pracę, czy prawie, bo ty pokażesz się z płaskiej. Czy zatem dostarczam do radowi? Biorę co los, na życie radę i Polska. Tu jest swoje miejsce! Miejsce! Festiwalu Coke Live. Jak wrażenia po występie Ostrowskiego i oczywiście Gentlemana? Po Ostrego i Gentlemana świetnie, naprawdę, pozytywnie mega. Bardzo, a Gentleman? Gentleman wybitny, naprawdę. Ja uwielbiam, nie wiem jak dziewczyna, ale wydaje mi się, że... Mi się najbardziej na razie podobał Wonky One. Wonky One, no cóż, może nie moja muzyka, ale też było okej. A ja wracam do Gentlemana, czy to jest to, czego się spodziewałeś? Twój pierwszy koncert? Wiesz co, po Gentlemanie? Wydaje mi się, że tak. No ja najbardziej czekam na NASA jutro, ale Gentleman no swoje pokazał, tak? Oceniacie atmosferę drugiego dnia festiwalu Coke Live? Świetnie, jesteśmy tylko na jeden dzień, ale bardzo nam się podoba. Chodziło nam głównie o Gentlemana. Jak wrażenia? Świetny koncert. No cudownie, naprawdę. Gentleman mógł świetnie porwać publiczność. Dotknęłam go. Właśnie. Podobał Ostry? Generalnie no pozytywnie, bardzo pozytywnie. No ostatnio w Toruniu też grał, też było w porządku. No ja najbardziej też na Szagiego czekam, tak? Ale to dopiero już. Wczorajszego dnia dziś? No wczoraj było zdecydowanie mniej ludzi, bo to był początek, czwartek, nie wszyscy zdążyli dojechać i było no tak mniej ciekawe zespoły grały, więc dzisiaj wydaje mi się, że jest o wiele ciekawiej. Wiesz co, no frekwencja, w sumie mam nadzieję, że jeszcze więcej tych ludzi przyjdzie, bo póki co to niestety większość się szlaja, a mało stoi pod sceną, ale jest okej, okay, jest naprawdę okej, okay, także. A skąd jesteście? Z Torunia. A możecie pozdrowić Mysłowice? Oczywiście, że możemy pozdrawiamy Mysłowice. Pozdrawiamy Mysłowice.
I swear, my nigga, you can feel the intention shift. Start around 12, ended up around 2. I better leave a no hoes in a danger. I can't be responsible for what I said.